Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt i przyjemność powitać wszystkich Państwa na uroczystości otwarcia 38. Zjazdu Fizyków Polskich. Ladies and gentlemen, I would like to warmly welcome all of you at the 38th Congress of Polish Physical Society. Bardzo serdecznie witam gościa honorowego zjazdu, jego eminencję prymasa Polski kardynała Józefa Gępa. W gmachu fizyki Politechniki Warszawskiej chciałbym powitać bardzo gorąco jego magnificencję rektora naszej uczelni, pana profesora Włodzimierza Kurnika. Witam podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, pana ministra Jerzego Langera, który jest fizykiem, proszę państwa. Witam członka zarządu województwa mazowieckiego, pana Waldemara Roszkiewicza. Chciałbym bardzo serdecznie powitać rektorów zaprzyjaźnionych uniwersytetów, którzy są fizykami. Witam rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, pana profesora Karola Musioła. Oraz rektora Uniwersytetu imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, pana profesora Wiesława Kamińskiego. Na naszej uroczystości nie mógł być obecny rektor Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Andrzej Jamiełkowski, także fizyk. Pan rektor Jamiełkowski przesyła uczestnikom zjazdu życzenia owocnych obrad. A po przerwie dołączy do nas pani rektor Uniwersytetu Warszawskiego, pani Katarzyna Hałasińska-Mastukła, która również jest fizykiem. Jak widać, wielu rektorów jest fizykami. Na naszej uczelni mamy prorektora fizyka. Jest nim pan profesor Franciszek Krok, w poprzedniej kadencji dziekan Wydziału Fizyki. Chciałbym gorąco powitać przewodniczącego trzeciego Wydziału Polskiej Akademii Nauk, pana profesora Henryka Szymczaka. Oraz przewodniczącego czwartego Wydziału pana profesora Władysława Wosińskiego. Witam wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki, pana Witolda Ładę. Ladies and gentlemen, especially warmly, I would like to welcome the honorary guest of our Congress, outstanding physicist, the Nobel Prize winner, Professor Klaus von Klitzing. Let us also welcome General Secretary of the European Physical Society, Peter Melville. Let me also greet our guests from National Physical Societies from Belarus, Professor Sergei Kilin. Czech Republic, Jaroslav Dietrich. Lithuania, Steponas Asmontas. Macedonia, Viktor Urumov. And Slovakia, Jaroslav Staniček. I would also like to greet Dr. Erika Sendrak from European Commission. And Dr. Jaroslav Nadhal from European Physical Society. Witam bardzo serdecznie prorektorów naszej uczelni, pana profesora Tadeusza Kulika, pana profesora Romana Gawrońskiego, pana profesora Andrzeja Jakubiaka i pana profesora Jacka Kubisa. Witam serdecznie wszystkich dziekanów oraz dyrektorów Instytutów Fizyki w Warszawie. Bardzo serdecznie witam Państwa. Chciałbym powitać w tym gmachu prezesów Polskiego Towarzystwa Fizycznego, aktualnego prezesa pana profesora Macieja Kolwasa.
prezesa elekta, pana profesora Reinharda Kulesę. Poprzedniego prezesa, pana profesora Ireneusza Strzałkowskiego. Oraz wszystkich wcześniejszych prezesów PTF-u, a zwłaszcza honorowego prezesa Polskiego Towarzystwa Fizycznego, pana profesora Zdzisława Wilhelmiego. Proszę państwa, tak się składa, że tegoroczny zjazd odbywa się w Światowym Roku Fizyki. W roku 1905 Albert Einstein opublikował 5 słynnych prac, które zmieniły oblicze fizyki. Były to prace dotyczące zjawiska fotoelektrycznego, teorii dyfuzji oraz teorii względności. Wśród prac, których tytuły podane są w tym miejscu, widnieje również zmodyfikowana rozprawa doktorska Alberta Einsteina. Proszę państwa, w tym czasie fizycy publikowali głównie po niemiecku. Oczywiście nie był to jedyny język. W każdym razie był to język bardzo popularny, a jednym z najbardziej prestiżowych czasopism było Annalen der Physik, w którym Albert Einstein opublikował swoje główne prace. 15 lat po roku 1905 powstało Polskie Towarzystwo Fizyczne, a w 1923 roku odbył się pierwszy zjazd fizyków polskich. Odbył się w Warszawie. Dwa z tych zjazdów, jak widać, były przed wojną, natomiast 4 po wojnie. Dla organizatorów tegorocznego zjazdu szczególnie bliski wydaje się zjazd 6, ponieważ część tego zjazdu miała miejsce na Politechnice Warszawskiej. Na tym archiwalnym zdjęciu widzimy właśnie uczestników zjazdu z roku 1932 zgromadzonych w dużej auli Politechniki Warszawskiej, która niewiele się zmieniła od tamtego czasu. Na powiększeniu widzimy, proszę państwa, luminarzy ówczesnej fizyki polskiej, na przykład profesora Stefana Pieńkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesora Mieczysława Wolfkego z Politechniki Warszawskiej. Proszę państwa, na koniec tego krótkiego wystąpienia jeszcze jedna bardzo przyjemna sprawa. Wojciech Kilar, wybitny kompozytor, napisał dla fizyków z okazji zjazdu symfonię. Nazwał ją Symfonią Ruchu, czyli Symfonia de Motu. I na rękopisie znajduje się dedykacja, jak państwo widzicie, fizykom polskim w Światowym Roku Fizyki. Pierwszą kopię tego rękopisu w imieniu fizyków polskich odebrał pan profesor Jerzy Warczewski. Dzisiejszego wieczora będziemy mieli okazję wysłuchać tego dzieła w Filharmonii Narodowej. A za chwilę, proszę państwa, mała niespodzianka. Tylko jeszcze może chciałbym wymienić sponsorów naszego zjazdu. Głównymi sponsorami jest Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Tu mamy wymienionych pozostałych sponsorów, no i również mamy patronów medialnych, mianowicie Akademicka Telewizja Naukowa ATVN oraz Program Trzeci Telewizji Polskiej. Proszę państwa, teraz właśnie ta wspomniana niespodzianka. Telewizja ATVN odwiedziła wczoraj Filharmonię na próbie. No i owocem tej pracy jest kilkuminutowy fragment Symfonii de Motu, który za chwilę, jak rozumiem, będziemy mogli usłyszeć. Fizycy polscy zwrócili się do mnie z propozycją napisania utworu dla uczczenia Światowego Roku Fizyki, zwanego inaczej Rokiem Einsteina, no i zjazdu fizyków polskich. No i ku mojemu właśnie zdumieniu, bo ja w pierwszej chwili, kiedy do mnie zadzwonili, to tak właściwie pomyślałem sobie, że wypada się spotkać, bo przez grzeczność. No ale kiedy rozmawiałem tutaj w Warszawie właśnie z wybitnymi polskimi fizykami, no coś we mnie, tak mówiąc kolokwialnie, zaskoczyło. No i napisałem tą symfonię do tekstów z Boskiej Symfonii Dantego, gdzie tak jak fizycy mówią o świetle i o ruchu, także Dante mówi o świetle i o ruchu. Z tym, że Dante nie wdaje się w szczegóły, tylko mówi o tym, kto ten ruch powoduje. Kto jest tym światłem, kto wprawia w ruch gwiazdy i słońce. Więc mi się wydaje, że w tej symfonii jest jakieś takie bardzo piękne, dla mnie w każdym razie ważne spotkanie nauki ze sztuką,
określonego z nieokreślonym, realnego z nierealnym, duchowego z materialnym, po prostu ducha z materią, w skrócie mówiąc. I ja jestem wdzięczny niesłychanie fizykom polskim, bo dzięki nim powstało takie dzieło. Jeszcze jeden przykład tego, ile zawdzięczamy naszym bliźnim i cóż, no dziękuję fizykom polskim. Zapraszam Państwa serdecznie na koncert, uroczysty koncert, w czasie którego będzie pierwsze wykonanie, prawykonanie Symfonii Demotu Wojciecha Kilara. To wielkie dzieło, druga symfonia tego kompozytora, a dla mnie, chociaż prowadziłem już wiele prawykonań, na pewno będzie to znacząca chwila, tak jak i dla muzyki polskiej, w której ten utwór na pewno pozostanie. Proszę Państwa, więc mieliśmy przedsmak tego, co czeka nas dzisiejszego wieczora. Obecnie bardzo proszę o zabranie głosu jego magnificencji rektora Politechniki Warszawskiej, pana profesora Włodzimierza Kurnika. Bardzo proszę, panie rektorze. Eminencjo, księże prymasie, szanowni państwo, mam honor i ogromną przyjemność uczestniczyć w tym wspaniałym spotkaniu, a także serdecznie powitać wszystkich państwa uczestników i znakomitych gości 38. Zjazdu Fizyków Polskich w murach Politechniki Warszawskiej. W naszej uczelni do fizyki przywiązujemy ogromną wagę, zarówno w kształceniu inżynierów wszystkich kierunków i specjalności, jak i w badaniach naukowych, zarówno podstawowych, jak i stosowanych. Wyrazem uznania roli fizyki, a także dorobku i pozycji środowiska fizyków w Politechnice było utworzenie kilka lat temu nowej jednostki podstawowej, Wydziału Fizyki. Dziś jest to jeden z czołowych wydziałów naszej uczelni. To, że organizację obecnego zjazdu powierzono kolegom z Wydziału Fizyki, jest potwierdzeniem aktywnej działalności i pozycji fizyków z Politechniki Warszawskiej w środowisku fizyków w Polsce i za granicą. W Akademickiej Uczelni Technicznej bardzo ważna jest świadomość ścisłego związku między fizyką i techniką oraz podstawowej roli fizyki w kształceniu inżynierów. W ciągu ostatnich dziesięcioleci w rzeczywistości, którą obserwujemy, droga od odkrycia naukowego do jego wykorzystania w praktyce w budowie urządzeń powszechnego użytku niebywale się skróciła. Przykładem może być odkrycie kwantowego efektu Hala przez profesora von Klitzinga, honorowego gościa zjazdu. To fundamentalne odkrycie fizyczne z początku lat 80., za które nasz znakomity gość w 1985 roku otrzymał Nagrodę Nobla, znalazło bardzo szybko zastosowanie w metrologii do najbardziej precyzyjnych pomiarów fundamentalnych stałych fizycznych i do wyznaczania wartości podstawowych jednostek układu SI. Rola fizyki we współczesnych procesach innowacyjnych jest większa niż kiedykolwiek przedtem. Dziś fizycy
oprócz wypełniania tradycyjnej misji badania i opisywania świata naturalnego, coraz częściej uczestniczą w całym procesie, którego pierwszym etapem jest odkrycie naukowe, a końcowym wytworzenie urządzenia technicznego. Zadania tego typu realizują najwyżej kwalifikowane twórcze zespoły badawcze. Aby wyniki tych zespołów miały jak największe znaczenie praktyczne i przekładały się na wzrost gospodarczy i postęp cywilizacyjny, współdziałanie środowiska naukowego i inżynierskiego musi być coraz pełniejsze. Mając tę świadomość, przygotowujemy studentów wszystkich wydziałów Politechniki Warszawskiej do korzystania z osiągnięć współczesnej fizyki. Ponadto, nieodmiennie w naszej uczelni, fizyka stanowi fundament, na którym oparte są wykłady, laboratoria i projekty z kierunkowych przedmiotów technicznych. Fizyka była obecna w programach nauczania Politechniki już ponad 175 lat temu, od zarania istnienia uczelni. Gmach fizyki ze wspaniałą aulą, w której się znajdujemy, był jednym z najważniejszych budynków zbudowanych w roku 1901 dla Instytutu Politechnicznego Cara Mikołaja, odziedziczony w 1915 roku przez nową polskojęzyczną Politechnikę Warszawską. Symbolem znaczenia, jakie już wtedy przywiązywano do nauk podstawowych, jest bardzo charakterystyczna grupa posągów wieńcząca gmach główny Politechniki. Jest to alegoria wiedzy wspieranej przez fizykę i chemię. Najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez uczelnie akademickie jest doktorat honoris causa. Godność tę nasza uczelnia nadaje nieczęsto, rzadziej niż inne polskie uczelnie. Tym bardziej więc na podkreślenie zasługuje to, że w grupie wyróżnionych tym tytułem uczonych byli wybitni fizycy. W 1926 roku Politechnika przyznała doktorat honoris causa najwybitniejszej polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej laureatce Nagrody Nobla w latach 1903 i 1911. Nadanie tytułu honorowego odbyło się w dużej auli gmachu głównego. Nie za sprawą przypadku, w tym samym miejscu, właśnie podczas trwania zjazdu fizyków polskich dnia 13 września, zostanie odsłonięta rzeźba przedstawiająca postać naszej wielkiej uczonej. Innym światowej sławy fizykiem uhonorowanym przez naszą uczelnię doktoratem honoris causa był Willem Kesson z Uniwersytetu w Leidzie, pionier badań nad helem w temperaturach bliskich zera bezwzględnego. Tytuł honorowy był wyrazem uznania dla osiągnięć profesora Kessona także w jego bliskiej i bardzo owocnej współpracy z profesorem naszej Politechniki Mieczysławem Wolfkiem. Odkrycia obydwu profesorów znalazły zastosowania techniczne na wielką skalę. Tytuł doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej przyznano również profesorowi Janowi Czochralskiemu, wynalazcy metody otrzymywania kryształów, znanej na całym świecie jako metody Czochralskiego. Dzięki tej metodzie stało się możliwe otrzymywanie monokryształów krzemu wysokiej jakości w masowych ilościach. Pozwoliło to pokonać jedną z ważnych barier technologicznych i doprowadziło do gwałtownego rozwoju elektroniki, bez której już nie wyobrażamy sobie życia codziennego. Cieszę się, że w zjeździe fizyków bierze udział wielu młodych ludzi, którzy fizykę traktują jako swoją pasję. Rozwijając swe talenty w wytrwałej pracy, już wkrótce mogą wprowadzić naukę i technikę w obszary, o których dziś myślimy jeszcze w kategoriach science fiction. Wszystkim uczestnikom 38. Zjazdu Fizyków Polskich życzę owocnych i satysfakcjonujących obrad. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na uroczystość odsłonięcia rzeźby Marii Skłodowskiej-Curie jutro o godzinie 13 w dużej auli gmachu głównego. Bardzo dziękujemy, panie rektorze. Teraz poproszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, pana ministra Jerzego Langera. Księże prymasie, magnificencje, szanowni koledzy. Jest dla mnie ogromnym zaszczytem, że w imieniu Ministerstwa Nauki mogę zwrócić się do nas, ponieważ nadal czuję się
najbliżej związany, jako ten, który przez całe życie uprawiał fizykę, właśnie z środowiskiem, które jest zebrane na tej sali. Proszę Państwa, myślę, że dla każdego z nas nie ma najmniejszej wątpliwości, że słowo fizyk brzmi bardzo dumnie. Jak rzadko która dyscyplina naukowa w Polsce, fizyka od dziesięcioleci plasowana jest na szczycie wszelkich tabel rankingowych. Nasz znakomity kolega i mój nauczyciel, pan profesor Wróblewski, niejednokrotnie nas przekonywał nie tylko słowami, ale wymiernymi danymi na ten temat. Mnie oczywiście nie wypada na ten temat mówić i dlatego posłużyłem się wieściami, czy też danymi, które pan profesor Wróblewski przekazuje. Wydaje mi się, że powodem, dlaczego tak jest, są niesłychanie ciężkie studia, niesłychanie wymagające i jedność środowiska, którego doświadczamy na co dzień. To, że tylu z nas zdecydowało się przyjechać z całej Polski i wziąć udział w zjeździe, jest tego najlepszym dowodem. Jesteśmy jako środowisko również, jak sądzę, doceniani. Kilka lat temu czytałem dosyć interesującą statystykę w jednej z najbardziej poczytnych polskich gazet na temat tego, co się dzieje ze studentami naszej specjalności, w ogóle ze studentami. Okazało się, niestety dzisiaj o tym trzeba mówić dosyć często, najlepiej zarabiającym absolwentem studiów wyższych jest fizyk. Niestety nie w nauce. Mam nadzieję, że czas przyjdzie, że bycie w nauce to nie będzie tylko czas wspaniałych uniesień, których się w żaden sposób nie da przełożyć na pieniądze, ale również będzie to sposób na bardzo godne życie. Oczywiście to nie jest jedyne docenienie, o którym warto wspomnieć przy tej okazji. Proszę Państwa, myślę, że niesłychany zbieg okoliczności, że w roku, który jest nazywany rokiem fizyki, dwójka z naszych znakomitych kolegów została wybranych rektorami. Ja mówię w tej chwili o dwóch uczelni, takich, które są znane na całym świecie, ale pan rektor ma rację, czwórka. A tak naprawdę myślę, że jeżeli pokłonię się przed rektorem Politechniki Warszawskiej, panem profesorem Kurnikiem i powiem, że przecież patrząc na pana książki i na pana pracę, to chyba pan by nie obraził się, że i pana też zaklasyfikuje do grupy fizyków, bo przecież mechanika teoretyczna to nic innego, tylko klasyczna fizyka. Proszę Państwa, ja myślę, że od kolegi fizyka, który przychodzi do Państwa jako urzędujący członek Ministerstwa Nauki, oczekują Państwo nieco więcej, aniżeli tylko i wyłącznie serdecznych słów i wyrazów wdzięczności za to, że jest się członkiem tego stowarzyszenia. Proszę Państwa, sądzę, że my jesteśmy taką profesją, że każde słowo, które wypowiadamy, trzeba ważyć. Ale trudno mi się oprzeć stwierdzeniu, że po ciężkim bardzo okresie dla polskiej nauki nadchodzi prawdziwy przełom. Wiele na ten temat wskazywało już stosunkowo niedawno, a w tej chwili myślę, że zupełnie spokojnie możemy powiedzieć, że czas smutny, w którym wszyscy z nas walczyliśmy o lepsze warunki dla polskiej nauki, powoli przechodzi do historii. Oczywiście mogą Państwo powiedzieć, że trudno takie stwierdzenie wypowiadać komuś, kto należy do rządu, który za miesiąc, półtora przestanie pracować, ale tak się składa, że my fizycy jesteśmy ludźmi, którzy nie tylko zajmują się swoimi własnymi zagadnieniami, ale staramy się zobaczyć rzeczy z nieco szerszej perspektywy. Jeżeli tak na to popatrzeć, to myślę, że Państwo zgodzą się ze mną, że ten właśnie czas nadchodzi. Jakie są argumenty po temu? Jeden argument zewnętrzny. Proszę Państwa, po raz pierwszy od kilku lat nauka stała się tematem, jeśli nie numer jeden, ale na pewno jednym z trzech głównych tematów w środowiskach gospodarczych, w środowiskach politycznych na świecie i w Europie. Nie jest rzeczą przypadku, że w nowej perspektywie finansowej, która jest tak debatowana przez Unię Europejską, nauka
nauka, jeszcze raz nauka odmieniana przez wszystkie przypadki, jest tym obszarem, który może spodziewać się najlepszego finansowania w ciągu najbliższej dekady. Otóż to zrozumienie dotarło wreszcie i do nas. Nie będę Państwu opowiadał, jakimi sposobami, ale jestem bardzo szczęśliwy, że jesteście Państwo pierwszym środowiskiem, którym ja jako członek Kolegium Ministerstwa Nauki może to powiedzieć. Proszę Państwa, udało się. Udało się dokonać to, co przez lata było absolutnie niemożliwe. Przekonaliśmy ministra finansów, panią minister finansów, pana premiera, że czas tego stałego i tak naprawdę dużo gorszego aniżeli reszta kraju finansowania tej naszego obszaru musi minąć. W tych dniach zostanie złożony projekt budżetu. Do tego jesteśmy zobowiązani jako rząd. I proszę Państwa, jedynym resortem, który może się cieszyć z takiego zapisu budżetowego, jest nauka. Łącznie, jeżeli popatrzeć na cały budżet, który przedstawia rząd, wzrost wydatków na naukę w przyszłym roku przewidywany jest o 1 miliard złotych. To jest ponad 30%. Oczywiście mogą Państwo powiedzieć, że następny rząd zrobi, co będzie uważał. Oczywiście tak. Ale mogę Państwa zapewnić, ponieważ z racji pełnionej funkcji wiem co nieco więcej na temat finansów państwa. Państwo może na to sobie pozwolić. I jeżeli by tak się złożyło, że nasi następcy w ministerstwie, czy też osoby, które będą decydowały w parlamencie, będą mówiły, że trzeba wrócić do poprzedniego stylu finansowania nauki, myślę, że wszyscy na tej sali i wszyscy ludzie polskiej nauki nie tylko wyciągną z tego wnioski, ale postarają się zrobić, żeby ten budżet jednak był taki, jaki proponujemy. To znaczy budżet 3 plus 1. 3 miliardy do tej pory, 1 miliard więcej w przyszłym roku. Proszę Państwa, nie jest to koniec wiadomości, które nazwałbym dobrych. Wiadomości z zagranicy. Już wspomniałem Państwu, że Komisja Europejska pracuje nad tym, ażeby budżet na naukę był znacznie wyższy. Pierwotna propozycja, o której wiele osób z Państwa słyszała, to jest praktycznie podwojenie pieniędzy na badania naukowe i rozwój w Europie. I to nie w skali 4 lat, ale w skali 7 lat. Trudno mi powiedzieć i prorokować, czy to się uda. Ale nawet jeżeli się uda połowę tego, to będzie ogromny skok. I znowuż nie koniec. Proszę Państwa, przez wiele lat nasze środowisko, ja osobiście także, przekonywaliśmy, walczyliśmy na różne sposoby, ażeby odejść od pewnego paradoksu w Unii Europejskiej, mianowicie to, że Komisja Europejska finansuje przede wszystkim badania przemysłowe. A przecież badania, którymi my zajmujemy się na co dzień, nie są zlokalizowane w przestrzeni. Równie dobrze możemy fizykę uprawiać w Polsce, jak i w Rosji, jak i we Francji, jak i w Anglii. Tym samym językiem się posługujemy. Dlaczego więc finansowanie badań naukowych podstawowych wyłącznie albo praktycznie wyłącznie ma być finansowane z budżetów krajowych? Otóż, proszę Państwa, największą zmianą w kształcie programu ramowego, który na pewno nastąpi, od tego już nie ma odwrotu, będzie utworzenie European Research Council, czyli Europejskiej Rady Badań. Proszę Państwa, 3 lata temu, gdy zaczynała się ta dyskusja i ja w niej brałem od samego początku udział, mowa była, żeby wszystkie kraje złożyły się po kilkanaście milionów euro, ażeby stworzyć taki fundusz. Byłaby to jeszcze jedna fundacja. Otóż, proszę Państwa, tak nie będzie. European Research Council powstanie, a grupa osób, 22 wybitnych uczonych zaczyna pracę w tym miesiącu. I budżet, o którym mówimy, będzie rzędu 1 miliard euro na rok. To jest, proszę Państwa, wielkie zwycięstwo ludzi nauki w Europie. No i teraz pytanie, co my na to? Otóż wydaje mi się, że przyszły rok będzie rokiem, w którym nasze środowisko musi pokazać solidarność nie tylko w walczeniu o pieniądze, ale musi udowodnić, że tę szansę, którą wywalczyliśmy, jesteśmy w stanie użyć. I tego Państwu i sobie serdecznie
życzę, bo wydaje mi się, że takie informacje my potrafimy użyć jako środowisko w najlepszym tego słowa znaczeniu. I ostatnia uwaga, bardzo osobista, jako że jestem fizykiem i mam nadzieję nim zostać. Otóż gdy na początku tego roku pan profesor Kleiber zwrócił się do mnie z prośbą bardzo osobistą, ażebym odłożył wszystkie inne sprawy i pomógł mu, dlatego że jest to moment krytyczny dla nauki, właśnie żeby zdobyć większe pieniądze, żeby naprostować sprawy, które źle się działy, jeśli chodzi o pozycję Polski na terenie, na forum Komisji Europejskiej. Chodziło o uporządkowanie spraw związanych z ustawą, z rozporządzeniami i wreszcie o rzeczy bardzo ważnej, do której z zapoznania się, którą bardzo Państwa gorąco zachęcam, ponieważ w najbliższy piątek zostanie ogłoszony oficjalnie Krajowy Program Ramowy. To jest chyba pierwszy wielki program, który niezależnie od tego, jaki rząd nastąpi, będzie próbą, odpowiedzią naszego środowiska finansowania priorytetów w kraju. Krajowy Program Ramowy. Bardzo zachęcam Państwa do zobaczenia na stronie internetowej, jak to ma wyglądać. Mówimy o bardzo dużych pieniądzach, w zasadzie dominujących wydatkach na naukę w Polsce. Na początku rzędu 150-200 milionów złotych na starcie, a potem najprawdopodobniej więcej. Otóż gdy pan profesor Kleiber prosił mnie, ażebym mu pomógł, tego samego dnia syn w domu mi powiedział rzecz następującą. Tato, czy ty wiesz, co to znaczy minister? Ja powiedziałem, wydaje mi się, że wiem. No to on przyniósł mi słownik i powiedział, przeczytaj. Otóż minister, jak każdy z nas wie, oznacza po prostu sługa. I mam nadzieję, proszę Państwa, że po zakończeniu tej służby nadal będą mnie Państwo uważali za fizykę i nie będą musieli się Państwo wstydzić za to, co razem z profesorem Kleiberem udało nam się zrobić w przeciągu tych kilku miesięcy. Dziękuję bardzo i życzę nie tylko owocnych obrad, ale optymizmu co najmniej na przyszły rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. A obecnie proszę o zabranie głosu członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, pana Waldemara Roszkiewicza, który odczyta listę od pana marszałka Adama Struzika. Eminencjo książę prymasie, szanowni państwo. Pan marszałek Adam Struzik jest niestety na wyjeździe służbowym poza granicami kraju i prosił o przekazanie do państwa listu adresowanego do pana profesora Garbarczyka. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie 38. Zjazdu Fizyków Polskich. Obecność w Komitecie Honorowym w tak szanownym gremium jest dla mnie wielkim zaszczytem. Od zarania dziejów ludzie próbowali zrozumieć zachowania materii i jej pochodzenie. Zagadkę stanowiły natura wszechświata, kształt Ziemi, ruch ciał niebieskich. Bez wątpienia pierwszym fizykiem był człowiek, który zamiast padać na twarz przed słońcem, spojrzał na nie przez przydymiony nad ogniskiem kryształ. Albert Einstein powiedział kiedyś, to, co nazywamy fizyką, obejmuje całą grupę nauk przyrodniczych, które opierają swe teorie na pomiarach i których idee i twierdzenia dają się sformułować za pomocą matematyki. We współczesnym świecie fizyka odpowiada na coraz więcej egzystencjalnych pytań, odgrywa podstawową rolę w rozwoju nauki, techniki, wywiera bardzo silny wpływ na społeczeństwo i codzienne życie jednostki. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2005 Międzynarodowym Rokiem Fizyki. W Polsce z okazji Międzynarodowego Roku Fizyki odbywa się wiele różnorodnych uroczystości adresowanych do szerokiej publiczności, a szczególnie do uczniów i studentów interesujących się naukami ścisłymi. 38. Zjazd Fizyków Polskich jest kulminacją tych obchodów. Wezmą w nim udział polskie i światowe autorytety naukowe, filozofowie, nobliści. Odbędzie się również prawykonanie utworu Wojciecha Kilara pod tytułem Sinfonia di Motto, dedykowanego polskim fizykom. Wszystkim uczestnikom 38. Zjazdu Fizyków Polskich życzę udanych, owocnych obrad, a także wielkich artystycznych wzruszeń podczas koncertów i harmonii narodowej. Bez wątpienia bogaty w wykłady, sesje i inne ciekawe imprezy zjazd zorganizowane w Międzynarodowym Roku Fizyki przejdzie do historii jako wielkie wydarzenie naukowo-kulturalne. Z wyrazami szacunku Adam Struzik, marszałek województwa. Ja w swoim imieniu i pozostałych członków Zarządu Województwa Mazowieckiego życzę Państwu również wszystkiego dobrego i owocnych obrad. Dziękuję bardzo.